co trzecia osoba umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Czyli co trzecia osoba oglądająca ten film potencjalnie umrze z powodu choroby serca. Jest to bardzo poważny problem, ponieważ skala całego problemu jest bardzo duża i nie zapowiada się, żeby ta tendencja się zmniejszyła. Jest jednak bardzo dobra wiadomość, ponieważ stan naszego układu sercowo-naczyniowego jest w dużej mierze zależny od nas samych. Ja nazywam się Krzysztof Szarski i dzisiaj dowiesz się, w jaki sposób uniknąć zawału serca. Zapraszam. Zawał serca to stan, gdzie za mało krwi dopływa do mięśnia sercowego w stosunku do jego potrzeb. Serce pompuje krew, ale też serce samo w sobie potrzebuje krwi, żeby pracować, tak jak każdy inny mięsień. Czyli serce ma jakieś zapotrzebowanie na krew i z różnych przyczyn to zapotrzebowanie nie jest spełnione. Osoby, które doświadczają zawału serca, najczęściej mają problemy z arytmią, nadciśnieniem tętniczym, niedokrwistością, otyłością, cukrzycą czy paleniem. Z tego też tytułu problem zawału serca i w ogóle chorób serca jest wielowymiarowy i trzeba do niego podejść zarówno od strony naszych nawyków ruchowych, żywieniowych, jak i społecznych. Dzisiaj jednak skupimy się na aspekcie ruchowym, ponieważ bardzo dobrze udowodniono, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza śmiertelność, zmniejsza czas hospitalizacji i zwiększa komfort życia i codziennego funkcjonowania. Jest to niezwykle ważne, ponieważ potrzeba rehabilitacji kardiologicznej jest ważna jak nigdy do tej pory, a w bardzo prosty sposób można zmniejszyć dolegliwości chorób serca, jak na przykład zadyszka, kiedy się wchodzi po schodach. Badania udowodniły również, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko zgonów z powodu zawału serca lub konieczności przeprowadzenia operacji bypassów w ciągu 5 lat o 35%. To są kosmiczne wartości. Ale teraz do konkretów. Przede wszystkim ogranicz siedzenie i tryb siedzeniowy. Nie oznacza to oczywiście, że nie masz w ogóle siadać, by odpocząć, ponieważ odpoczynek jest również bardzo ważny, ale nie da się odpocząć, jeśli wcześniej nie wykonało się żadnej pracy. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca od 150 do 300 minut umiarkowanego wysiłku w ciągu tygodnia. I takim umiarkowanym wysiłkiem jest na przykład spacer albo jazda na rowerze. Ale taki spacer, a nie zatrzymywanie się co 3 kroki, żeby z kimś porozmawiać. Faktyczny spacer bez zatrzymywania się. Oznacza to na przykład od 5 do 10 półgodzinnych spacerów w ciągu całego tygodnia. I oznacza to na przykład jeden spacer dziennie lub 2 w ciągu dnia, typu rano i wieczorem. Umiarkowaną aktywnością może być również jazda na rowerze. Najlepiej jakby to była ciągła, spokojna jazda bez zatrzymywania się co chwilę. Zamiast jednak umiarkowanego wysiłku od 150 do 300 minut w ciągu tygodnia, możesz zamienić to na energiczną aktywność ruchową od 75 do 150 minut w ciągu tygodnia. A jaka to jest energiczna aktywność? Taką aktywnością będzie też spacer, ale w takim tempie pielgrzymkowym, szybkim, gdzie ramiona poruszają się razem z nogami i gdzie ten wysiłek jest po prostu większy. Umiarkowaną aktywnością będzie też Nordic Walking, ale taki Nordic Walking, gdzie ręce faktycznie odpychają się z kijami od ziemi, a nie tylko ciągną je po chodniku i szorują po ziemi. Możesz również szybciej jeździć na rowerze, albo wchodzić i schodzić ze stepera. Najważniejsze, by ograniczyć bezruch i tryb siedzeniowy. Należy dopasować wysiłek pod wiek, możliwości, preferencje i cele, jakie mamy, ponieważ ta aktywność ruchowa powinna też być dla nas przyjemnością. Nie wiem, czy wiesz, ale możesz też ćwiczyć siłowo. Wszelkie ćwiczenia z obciążeniem od 30 do 70% maksymalnego naszego ciężaru w 3 seriach od 10 do 12 powtórzeń będą super w rehabilitacji kardiologicznej. Dlatego dźwigaj, unoś i wyciskaj, ponieważ z tej pracy też wyniesiesz dużo korzyści. Sama rehabilitacja kardiologiczna wynosi około 3 miesięcy, ale zakres ten może się wahać od 2 do nawet 8 miesięcy. A zresztą im dłużej podejmowana aktywność ruchowa, tym po prostu dla nas lepiej. I ostatnia rzecz tyczy się korzyści, jakie w ogóle możemy odnieść po tego typu aktywności. Korzyści jest tyle, że ja nie jestem w stanie tutaj wszystkich przytoczyć, ale głównymi takimi korzyściami jest wzmocnienie mięśnia sercowego, zmniejszenie bólu w klatce piersiowej, zmniejszenie stresu, jak i zwiększenie komfortu życia na co dzień.
Jeśli masz problemy sercowo-naczyniowe i obawiasz się zawału serca, to koniecznie podejmij aktywność ruchową. A jeśli nie wiesz, w jaki sposób się za to zabrać, to skonsultuj się z fizjoterapeutą w swojej okolicy. Ja tymczasem dziękuję Ci bardzo za uwagę. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, a w razie pytań proszę zadaj je w komentarzu i do zobaczenia w kolejnych filmach.